Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Center 22 oczywiście. Dzisiaj jak widać chleb na osadzie. No tak, poznaje się po Bizonie, no to chleb na osadzie oczywiście tam. Dzisiaj oczywiście kukurydza na ziarno. No bo nie na kiszonkę. Taki raczej. Nie no, na ziarno dzisiaj, no bo kupiłem sobie przystawkę do Bizona. I sobie koszę tutaj 7 na godzinę. Myślę, że to uczciwa prędkość jak na tego Bizona. Bo wiadomo, że w kukurydze jest co robić. Więc tak to wygląda. No i elegancko to idzie. Nie, no fajnie to wciąga, naprawdę. Oczywiście dwa pola do koszenia są dzisiaj. Teraz pytanie, czy ja mam gniatanie roślin wyłączone, czy mi się wydaje? Nie no, włączone jest. Po prostu coś się... Albo tekstura jest... Coś tu nie działa. Ewidentnie. Tutaj na tej kukurydzy coś nie działa. Dobra, nieważne. Bo kukurydza przecież też się ugniatała. Bo zboża normalnie się ugniatają. I rzepak. A tutaj coś kukurydza nie chce. No nie wiem, no dobra. Skoczę sobie te moje pole drugie. Tutaj sobie skoczę. Patrz, nawet nie patrzałem jaki tam jest plon. Ten niestety nie przejadą samochody, no bo nie wiem. Ogólnie by przejechali, tak, no ale... Wiadomo jak to działa w farmingu. Nie no ale... Coś pięknego. Jeszcze dzisiaj będę używał po Bizonie mojego kejsika, bo mam fajną rzecz wypożyczoną do niego. Wypożyczoną, nie kupioną. Bo przystawkę kupiłem. Nie wiem czy mówiłem na początku czy nie, ale już powiem wam, że kupiłem tę przystawkę za 7500. A ja się tak zastanawiałem, czy jest do tego Bizona przystawka do kukurydzy. Ja na tym głupi nie sprawdziłem. Bo myślałem, że tylko do zboża jest. A ja dzisiaj wchodzę sobie do tego, do Hedery, do kukurydzy, bo pobrałem sobie takiego fajnego lizarda, który też by pasował do Bizona. Ale patrzę ty no. 6-rzędowych przystawka do kukurydzy do kombajnu Bizon. No gigant, nie? Mówię no super, że przystawkę dali, a ja nawet nie wiedziałem o tym. Po prostu moja głupota, no i tyle. Bo jakbym spojrzał, to na pewno bym wiedział. A także nie spojrzałem, to nie wiedziałem, no i tyle. Ale tamta przystawka też się przyda. Na 120 cm futrza, ale kiedyś się przyda na jakąś serię. Zobaczymy. Jak planowałem się na 125%, więc zarobiste. Oczywiście październik jest. Kukurydza dopiero w czerwcu będzie. Nie chcę też po tych uprawach tutaj zbytnio jeździć sąsiadom. Zrobię sobie jeszcze jedno kółko, tak jak jechałem. No tylko czemu mi to nie działa ugniatanie, nie? A na pszenicę bym wjechał? Sierlińsko to od razu bym miał. No ale dobra. Jakoś przeżyję. Chyba, że na wszystkich mapach się skopało to, ale nie. Chyba tu tylko tylko na tej mapie. No ale dobra już. Pożyjemy, zobaczymy. Nie wiem, w sumie dawno kukurydzy nie robiłem, ale z tego co pamiętam na Lekradzie kiedyś orałem. To wtedy naprawiałem to. 74%. No nie ma co robić ten bizon tej kukurydzy, wiadomo, to są duże łodygi i tyle, tak? I musi to mielić, więc przepał paliwa będzie. A powiem wam, że dobrze będę pojechał na tą taką M-ką jakby. No tam jakbym pojechał przy granicy pola, to nic by się nie działo. No wiadomo, i tak to trzeba skosić tak. Więc sobie to jedno na to samo by wyszło tak naprawdę. I teraz zrobię sobie poprzecznik i będę mógł się wysypać, bo będzie 100%. Ej, no nie przesadzajmy, jest 18:28, a ja mi się chce spać. Coś tu jest ze mną nie tak. Za 48 kg, 48 tam 48 kg, 96% już. Tak teraz sobie myślę, że ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy to był dobry pomysł, żeby tutaj przyjechać kosić. No ale w sumie... No dobra. Tak, te dwa pola będą się zaorać i tak. Z czwórki, trzech, drogowie od razu. Tak o. 25 godzin prawie ten los. No, no ale wiadomo, on tam miał chyba 10 już godzin kupiony. On już, jak był kupiony, to miał chyba 10 godzin. Taka jest dobre, azot jest 30 kg. To jest chyba... Czekaj, 170, a tu po skoszeniu jest... A, po skoszeniu... A, nie wiem, 20 kg, 20-40, zależy w którym miejscu. Nie, no okej. Okay. Nie, no widać, że już jest niższy trochę. Bo normalnie przechodzi sobie ten, rura, a w case'ie to tak sobie jeszcze ten rękaw zahacza, nie? No ale case jest trochę też dużo wyższy, czy dużo wyższy, no trochę wyższy, nie? Bo ma większe koła już lekko i większą kabinę i to już dużo robi. Nie no, oczywiście Bizona nie sprzedaje, no bo to dopiero jego drugie żniwa. Znaczy na drugi sezon, tak? No ale jeszcze mam za mało pól, żeby kupić jakiś większy kombajn. No co prawda on ma 5 metrów header, no to jest bardzo dobry header. Na ten moment serii. Co prawda 35 odcinków już, no ale... Ale wiadomo o co chodzi. Skoro jest 35 odcinków, to jest dobry znak. Że tak może po tym półokrągu nie powinienem kosić, no ale... 9 minut odcinka już. Więc zobaczcie, czy wykorzystam ten... Ciekawe, czy wykorzystam tą maszynę. Zobaczcie, no bo jak będzie 25 czy tam 26 minut, no to nie będzie się opłacać, nie? To jest oczywiście odcinek na jutro, na czwartek. Na piątek... Jak to się mówi? Nie no. Holberom, ale Holberom to będzie musiał być timelapse, więc musiałbym go najlepiej dzisiaj nagrać. Ja mam 1,5 godziny. Nie da rady. Bo ten tam będzie pewnie to prawie 21, jak skończymy. No nie wiem co zrobić na ten piątek, naprawdę. Wielmorze nie wstawię, bo nie mam tak. Albo jutro sobie na szybko ogarnę. No w sumie jutro będę musiał jechać. Kurwa, nic nie pasuje. To nie, to zaraz po tym odcinku będę musiał iść na... Nie wiem sobie na co. Może 13 ogarnę. O, 13 ogarnę sobie na piątek. Ty właśnie. 13 sobie ogarnę. Tam też fajna akcja jest do roboty. Bo kiszonka. Na agro pomoże. Nie wiem, który to jest odcinek. Ale... Chyba będzie z 8, jak mi się wydaje. No, ale wiadomo tam. Taka odskocznia zawsze się przyda, nie? Troszeczkę od tych nowych farmingów. Znaczy nowych farmingów. No teraz to w sumie to tylko 15 i 19, i 22 tak naprawdę. 19 nie ma u mnie na kanale, jak wiecie. W sumie to nawet idzie zobaczyć, że nie ma 19, tak? 17 też nie ma. 13 też nie ma. A 11 to tylko były 2 odcinki. Jeden był z tego, jak pokazywałem wam... Z tego, jak pokazywałem, jak zaorałem sobie ładnie całą mapkę. Co prawda straciłem tego save'a, ale już w połowie go odrobiłem. Bo mam praktycznie połowę pól zrobione od nowa. Tak samo, jak miałem. Bo myślę, że ciekawa seria po... Znaczy seria, no taka... Nie wiem w sumie, czy to seria będzie, czy nie. Czy może bardziej na live'ach to będzie. Bo chodzi mi o to, że... Na pewno chciałbym wam pokazać. No tam już nawiezione pola są, więc... Bo były nawiezione z tego, co wiecie na odcinku, z tego, co pokazywałem wam. Chciałbym wam pokazać po prostu siewy i zbiór tych pól. Na dobrą sprawę to mogę 13 tyle zrobić sobie siewy na tych polach, tak powiększonych. Bo też mam tego save'a, więc... A kiedy dalsza część, ile i da się wyciągnę z oryginalnej mapy? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Bo na pewno jeszcze muszę nagrać odcinek z FSA 13, z tej drugiej mapy, z Westbridge Hills. No i potem z 15, z dwóch, w sumie z 3 mam. Z 3 mam, bo mam sosnówkę też, bo kupiłem sobie DLC. No i tak to będzie wyglądać. Tylko nie wiem, czy jak jest Westbridge Hills dwa razy, no West 15 oryginalny, tak. I w 13 nieoryginalny, w sensie z DLC. O tym chodziło. To tak się zastanawiam, czy nie zrobić taki... Oj. To zastanawiam się, czy nie zrobić takiego czegoś, że na przykład... Zrobić w 2 farmingach to i po prostu połączyć te 2 filmy. Czyli na przykład jak będę, powiedzmy, pokazywał, powiedzmy, pole 1, 2, 3 i 4, tak? W 13, to żeby zrobić, tylko wiadomo, że to będzie więcej montażu i dłużej mi to zajmie, no ale... A wtedy będą chcieli najwyżej do 2 playlist to dorzucić, tak? Wiadomo, że to więcej czasu mi zejdzie, zanim to zrobię. Zanim w ogóle to zaoram, o, może tak. Pokażę wam, jak to wygląda, no ale... To na pewno jak przyjdzie czas 15 i w 17 to tam wiadomo o co chodzi. A w sumie 17 będzie też w sumie są 3 mapy, no bo to w 19 są tylko 2 mapy, tak? Tak, w 19 są 2. Z 22 raczej nie będę takich rzeczy pokazywał. Bo 22, no co ja sam jeszcze moich serii nie mam zrobionych do końca. A wiadomo, że idzie się tymi polami poławić. Dużo terenu będzie przerobić. A właśnie w tych, to jest to najlepsze, że w starych farmingach nie da się terenu przekształcać. Ewentualnie można drzewo sobie wyciąć i tyle. Można sobie drzewo wyciąć i tyle, tak. Ale terenu, kiedy jest jakaś górka, dołek, no to sobie tego nie podróbnam, żeby zyskać sobie teren, tak. tego 19 jeszcze, w sumie 19 mogę jeszcze pokazać, tak? Bo myślę, że fajnie można tam rzeczy jeszcze zrobić z tym terenem. Trochę bardziej szalone, ale... nic więcej nie zdradzę. No, o 22 no nie będę wam tego pokazywał już. Może kiedyś, ale myślę, że nie. Bo tak naprawdę w sumie to będziecie mogli widzieć na moich seriach, tak? Ile da się wyciągnąć z tej mapy, tak fizycznie. No choć na szybciej na Holberem to zobaczycie. Ewentualnie sobie zostawię save'a. I może wtedy tak grubo poprzerabię, to może coś bez tego było, nie? Ale czy mi się chciało? Pewnie nie. Pewnie nie, bo będę miał inne do serii do nagrywania, to na pewno. Tak jak chcę te Holberon jak najszybciej kończyć. No teraz już wiem, że mi się nie uda, to już dawno wiedziałem, no bo 4 dni zostały tego roku, w sumie 3 już. Jakby znaczy to 3 dni zostały tego roku. Sylwester jest w niedzielę, więc zobaczycie na pewno ostatni odcinek z Wielmorzy w tym roku. Ostatni odcinek Wielmorzy w tym roku, powiedziałem, tak? Nie, że ostatni odcinek z Wielmorzy. Żeby ty sobie nie pomyślał. A już 3 stycznia startujemy z nową serią. Bardzo ciekawą, mi się podoba ten plan. I w fajnym farmingu. Myślę, że fajna będzie seria. Mi się już podoba. Mi się już podoba. Bardzo mocno. Przedtem odcinek sobie nagrałem, no i mógłbym sobie więcej nagrać, ale nie, stwierdziłem, że nie ma sensu tego nagrywać. Teraz już. No, ponieważ... z drugiej strony, jakbym miał 4 nagrane, to już bym miał tam na... te 2-3 tygodnie nagrane odcinki, tak? Już bym miał spokój. No ale z drugiej strony po co, jak... niech po nowym roku w sumie będę dopiero mógł to nagrywać. Żeby to było ciekawe. Znaczy ciekawe. Żeby to było jakoś tak w miarę... nie wiem jak to sobie powiedzieć. 18 minuta jest. Więc ja chyba sobie odpuszczę tą maszynę, co wypożyczyłem sobie. Pokażę wam ją w kolejnym odcinku, tutaj na odcinku. W kolejnym odcinku sobie trochę porobię nią. No i może jakieś prace... może jakieś prace jeszcze koło prospekt sobie zrobię. Może coś zasieję, bo w sumie październik. To jeszcze coś by ogarnął, jakieś siewy, nie? Jeszcze jakieś siewy by tam sobie ogarnął, bo... w sumie mam teraz taki coś, że jakbym chciał sobie coś uprawić talerzówką przykładowo, to potrzebuję case'a, tak? Ursus da radę, ale on strasznie ciężko ma z tym. Ewentualnie chyba, żebym dobry bieg jakiś dobra, tylko że tam strasznie górzyste pola mi zostało teraz do ogarniania, więc no nie, no muszę sobie odpuścić ten temat niestety. Chyba, że trochę czasu zaczął zanim skreśliłem te pole. Te pole też szybko w sumie nie pójdzie do koszenia. I tak, wystarczyło tylko, że raz przyzwoniłem w rurę i... znaczy rurą przyzwoniłem o ciągnik i już się tutaj nie mogę zmieścić. Ale ten... kontrolem? Ciągle to nie. No pewnie nie dawałem. Właśnie. Szybka. Alt N to było chyba. No, kontrolę. Tyle nie wiem. Naprawdę nie wiem co to za... co to za klawisz był. No chętnie bym sobie... tutaj puścił pracownika, żeby to płacił. Kontrolę. deszczysta. Nie, ja muszę sobie zostawić, zobaczyć naprawdę, bo ja nie wiem. Muszę sobie w kawiarni zobaczyć, bo ja to pamiętałem. Pamiętałem, bo niedawno używałem tego moda, no ale muszę sobie klawiszologię zobaczyć, bo kurde nie ujadę, nie? Gracz interaktywność to mnie interesuje. Pojazd, dźwig to też nie. Obiekt też nie gra, też nie. Pojazd skrzynionego mnie nie interesuje. Pojazd światła też nie, radio też nie, Platinum Extension też nie, Giveaway Pack też nie, Kubota też nie. Area mod tym bardziej. Arena mod, przepraszam. Alt-H. Pokaż ukryje panel. Ale który Alt-H? Do cholery. A i we ustawienia. Ctrl-H. Może Alt-5. No. Aha. Aha, bo dobra. Dobrze, niestety mam dwa mody na ten. Na chudy i muszę jeden wyrąbać, bo nie wiem, który to jest, który. A jak zrobię Alt5, to mi to wyłączy? Nie. No dobra. To niech sobie grzeje kolega. Ja jadę wysypać tą kukurydzę i... 22 minuta, no to w sumie jeszcze sobie poużywam tę maszynę jednak. A w kolejnym to na przykład zrobiłbym sobie tutaj jakieś bronowanie. No bo tak, no bo wiadomo, jak kukurydza to Jorka, tak. Zrobiłbym sobie jakieś bronowanie. Albo sobie jakieś bronowanie, tak sobie myślę. No i pewnie siewy jakieś tam, myślę, że jęczmienia. To ładnie sobie dusi ten ususik. Bo tu płaska droga, no to on sobie idzie jak diabeł, nie? A tak to muszę zrobić jakieś, mówię, bronowanie tam i... Jakieś bronowanie i siewy. Aladyna, pała aladyna, wiesz co? Jak widzicie tutaj kiedyś się stoi z tym pługiem. No bo... Nie dało się tego ukryć, inaczej. Więc nawet co by mi to dało ukrycie tego, jak... I tak bym później musiał tutaj wsiąść do tego ciągnika, czy mi się tepnął, czy po prostu bym przyszedł tutaj na gospodarkę, to co mi to da? Oczywiście dzisiaj sobie wykorzystałem stary zestaw przyczep do odwozu, no bo jak widzieliście w ostatnich odcinkach w sumie kupiłem tę nową przyczepę, co praktycznie zawsze z case latał z transportem, a dzisiaj mówię nie, musi Ursus odwozić, no bo ja będę case'em morkę robił. Sobie wypożyczyłem Agromasza 4 obrotową i zobaczymy, jak to będzie szło. Myślę, że powinno być trochę lepiej niż tą moją 5 zagonową, chociaż można powiedzieć, że metry te same, tak, no bo ten ma 2 metry i ta moja zagonówka też chyba miała 2 metry, albo coś koło 2 metrów. Nic no nie. Tutaj tędy muszę przejechać. Pług nie zahaczy? Nie, no bo on jest zwrotna. Ta przyczepa tylna. Znaczy zwrotna, no skrętna, nie zwrotna, bo zwrotna też bym mógł sobie pomyśleć, że jest zwrotna w takim sensie, że do dodania, tak, ale no nie. No zależy. No zależy w sumie, jak to imprentuje, to tak. Zwrotna to w sensie, że bardzo dobrze się nią wykręca, tak. No dobra, to wiecie o co chodzi. Nie będę się produkował jak głupi. Ogólnie tak sobie teraz myślę, że był wrzesień, a ja mleka sobie nie sprzedałem. O 100 tylko spadło, więc myślę, że w sumie w kolejnym odcinku będę mógł to wywieźć. Dobra, niech sobie świr paleta tutaj to kosi jakoś. Ja tu jadę na górkę, I chyba będę wypatrywał tylko. Będę sobie wypatrywał pełnego zbiornika, ja się teleportuję szybko do Kejsika i... Oczywiście w offset i jedziemy orać. Nie lepiej jak byłem tam od jednej strony kosił, no ale no w sumie lepiej jak byłem od jednej strony kosił, ale wolę jak jeździ dookoła. Wtedy wiem, że on na pewno mi to skosi. No to można w sumie go paskami też ustawić. Zastanawiam się go, czy jak go wysypię, to nie przestawię sobie go, no bo chciałbym sobie już coś tam orać powoli. No bo na tamtym polu takim 67 co kupiłem, no to widzieliście, ja tam już jeździłem na odcinku. Kombajnem kosiłem. Więc wolałbym sobie teraz o 57 tutaj orać. A tam od tej strony będzie dobrze orka szła. O panie. O, ale przepał dostał ten case. Ja pierdzielę, ty. Jaki przepał dostał. O, to będzie co robić pod tą górkę. Ole przepał dostaje, jakie obroty on ma. No tak sobie tutaj powoli będę orał. Jeszcze kukurydza w ogóle jest wyrwana z pola. I jest obciętych sadzona. Od 2 sezonów, czy tam sezonu, nie wiem, ja tylko... Ten ciągle chyba 1 sezon. O właśnie, promocja, bo nie sprawdzałem sobie nawet promocji. Ale w sumie ciekawe. O, ale zaraz czuć, jak wyciągnąłem go z gleby. Podjadę sobie tutaj i on sobie to powinien wysypać i pojechać dalej. Dobra, syp tam, nie marudź. No tylko, że teraz robię sobie znowu jeden przejazd w dół, może drugi w górę, a się drugi w górę zrobię i koniec będzie. Aha, no tak, przecież ten case jest tak wypiłowany już. Dlatego tak nie daje rady. Jakbym zrobił tak? Aha, ja miałem za mało pieniędzy ty w ogóle. No to... Okej, ciężka orka i tyle, tak. Bo tak to on był na pewno tutaj sobie 12 szedł, na luzie. A także ten case jest wyniszczony do zera w sumie, można powiedzieć. Bo nie stać mi na naprawę. To jednak coś tam czuję, nie? To nawet dość mocno czuję w sumie, no bo ja teraz jadę dopiero 11, z górki. A ja tak ogólnie cały czas powinien jechać. Prawie, że. Nie no, pojadę w górę i będę czekał, aż on tu przejedzie i znowu będę mógł 2 przejazdy zrobić. To zanim ja pojadę w górę, nie? To on mnie 2 razy wyprzedzi. Ale to dobrze, przynajmniej czuć, że ten pług jedzie w ziemi, tak? Niedobra sprawa. Nie no, ile jest minut odcinka? 29, no to... Nie wiem, położę sobie chwilę, żeby nie było też, że tylko 3 przejazdy zrobiłem pługiem i koniec, tak? Bez przesady. A on sobie zdąży skosić te pole. W odcinku. Nie no, ale... Powiem wam, że case ma co robić w tym pługiem. No on niby 100 koni wymaga. A ty, może jak wiadomo, jakby był naprawdę ten case, to też by dużo lepiej szedł, to nie jechał 7, tylko 12 by szedł, no ale... Ale no co, jest zepsuty ciągnik i tyle. To na przystawce akurat pasuje, że 7 na godzinę, no bo to jest dość ciężka robota. A młot to wiadomo, zawsze jest ciężka robota. Bizon ma ciężejszą robotę, no ale wiadomo, no to młot tą całą masę przerzuca, tak? W sumie tutaj to tylko opór ziemi trzyma tego case'a. Nie, no ale... Ale czuć, że ma robić ten case, co? Nie, jeszcze 5 minut sobie położę, myślę. Bo za 5 minut powinno być... No, bo pewnie przyczepę wyhaczył, dlatego. Tak mi się zdaje, że on tu przyczepę wykrył, dlatego on się zatrzymał. Ale dobrze, że spojrzałem. Nie, to mówię, dobrze spojrzałem, bo tak to by było lipa. No i oczywiście dusimy, nie? Dusimy do przodu. Nie no, muszę na ten piątek nagrać tą kiszonkę w 13, no bo inaczej nie wyrobię. Bo mi po prostu zbraknie czasu. A jutro pewnie jeszcze będę musiał jechać do Tucholi. Na jakieś zakupy mini przed Sylwestrem, no to wiadomo, to też już czas zajdzie. Więc zanim ja wrócę, to też będzie kurde 20, tak mi się wydaje, no zależy, które kładę, pewnie jak będzie wpół do... Tak, myślę, że o 18 bym pojechał. Postaram się, wiadomo, szybko ogarnąć, ale przed Sylwestrem może być duża kolejka w sklepach. Więc to też liczę na tę poprawkę, że może być duża kolejka w sklepach. I tyle, nie? Ten. Ja i nie powiem już. Wykręcisz? O, wykręcił. Idealnie przed obciążnikiem, nie? Ciekawe, czy przejedzie, czy teraz znowu zatrzyma się. Nie, teraz przejedzie, bo już te 5 metrów dalej, można powiedzieć. To już przejedzie, nie? Ale wtedy na pewno przyczepę musiał wykryć, no bo nie ma innej odpowiedzi na to pytanie. Albo innego wytłumaczenia, może bardziej. No i tak to wolniej. Dobra, 34 minuty, więc chyba będę powoli kończył. Zjadę w dół. No i żeby nie było, no to na początku kolejnego odcinka najwyżej trochę jeszcze pooram tym case'em. Tam myślę, że z 5, może 6 minut. No tam może jakieś dokończenie polaczek i jakieś poprzeczniaczki, bo to też fajnie by było pokazać. Na przykład 4-5 długich przejazdów i poprzeczniaki albo clean jakiś. O, to brzmi jak plan. No bo tutaj to widzicie, na ile ja zrobiłem, tu parę przejazdów dosłownie. No ale czas płynie nieubłaganie, a jest 34 minuta, więc nie chcę też was przeciągać. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć, pa, pa.